Szczęść Boże, coś Wam powiem w 32. Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Można być wielkim uczonym, mądrym na każdy temat, teoretykiem wysokich lotów. Można ukończyć kilka fakultetów i nawet zdobywać prestiżowe tytuły. A tak w starciu z życiem może nas pokonać człowiek bez wykształcenia, którego najlepszą szkołą jest właśnie życie. Uboga wdowa, czyli podwójnie poszkodowana kobieta, status wdowy przegrany, a do tego bieda sprawił, że wyprzedziła wszystkich mądralińskich i pysznych. Wrzuciła do skarbony wszystko, co miała. Całe swoje utrzymanie oddała, bo ktoś potrzebuje bardziej. Rozumiecie to? Nie mając niemalże nic, oddaje wszystko. Rzuca się na głęboką wodę bez żadnej asekuracji. I w tym doskonale widać słowa z Ojcze Nasz. Bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ja oddaję Cię w całości, a Ty zrób, co uważasz za słuszne. To nie jest wariactwo. To nie jest nawet samozagłada. To jest czysty koncentrat wiary, którego być może nigdy nie osiągniemy, bo nam się zwyczajnie nie opłaca. Jeśli bogacz potrafi przekazać 20 zł, dosłownie tyle, na pomoc dla chorego dziecka, a ktoś inny z własnej woli, mając na utrzymaniu rodzinę, spłatę kredytu i różne nieplanowane wydatki, wspiera regularnie 1/10 swojej wypłaty różne dzieła, to o czym tu można dyskutować? Kto w tym wszystkim jest wolny od przywiązania? Próbując panować nad remontem domu katechetycznego, takiego generalnego, jestem zorientowany w cenach materiałów i czy usług. Naprawdę opatrzność nad tym wszystkim czuwa, że dzięki własnej pracy różnych ludzi, dzięki jeszcze większej ofiarności innych ludzi, nasze dzieło idzie do przodu. Czasem ktoś przyjdzie popracować, ktoś inny wpłaci jakiś datek, a są tacy, co wyłożą kilkadziesiąt tysięcy, bo widzą w tym konkret. Liczymy każdy grosz i oglądamy pieniążek z każdej strony, jeśli mamy dać na coś, co nie przyniesie nam zysku. A jeśli mamy spełnić swoją fanaberię, to gotowi jesteśmy zapożyczyć się, by marzenie swoje spełnić. Nie ma w nas ducha ofiarności, ale jest duch rozrzutności. Albo jeśli przychodzi się zamówić mszę świętą, bo wiara nam mówi, że tak powinno być, to pytamy się, ile się należy. Jakby był jakiś cenik za coś, na czym Ci zależy, żeby się dobrze zakończyło. Szukając pracy, szukamy tej najbardziej korzystnej dla nas, gdzie możemy najwięcej zarobić, ale się nie narobić. Wydając pieniądze, szukamy okazji, by kupić jak najtaniej. Nawet na aukcjach charytatywnych licytujemy się o złotówkę, ale nie o pełne kwoty, by kogoś wspomóc. Uboga wdowa dziś skasowała wszystkich, którzy z wielkim zacierpieniem wrzucali grosze do skarbony, a ona po cichutku skazała się na samobójstwo. Może nie dosłownie, ale zagrała w bank. Ja oddaję Ci, Boże, wszystkie moje zabezpieczenia, a Ty zrób wszystko, bym nie zginęła marnie. I myślicie, że Bóg będzie obojętny wobec niej? Nigdy w życiu. Czy Jezus nie mówił, że ludzie z daleka, jak królowa Saby, nie zdobędą prędzej celu, do którego zmierzamy z wielką wiarą? Jakże wielką ulmą w czasach Jezusa było traktowanie kobiety na równi z mężczyzną. W Talmudzie palestyńskim czytamy, lepiej byłoby spalić wszystkie te słowa Tory, aniżeli dać je do ręki kobiecie. Kobiety nie miały również praw społecznych ani politycznych. Niemal jak przedmioty przechodziły z rąk ojców w ręce mężów. Wdowy uznawano za osoby znajdujące się na marginesie życia społecznego. Były pozbawione prestiżu społecznego i szacunku. Jezus natomiast ukazuje kobietę, wdowę, jako niezwykły wzór do naśladowania, wzór bezinteresownej hojności. Tym bardziej powinno nam być głupio, że we wszystkim szukamy zysku albo uznania. Pierwsze miejsca nie są dla ludzi Boga. Oni wiedzą, czym jest pokora. A ta im mówi, działaj po cichu, dawaj tak, żeby lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa. Nie licz zysków ze swojej ofiary. Rób to, co do Ciebie należy, nie pchaj się do przodu. Owa kobieta nie miała żadnego interesu w tym, co zrobiła. I o ile wczoraj była mowa, że w świątyni zrobiono targowisko, na którym targowano się wszystkim, to ona zmarnowała swoje pieniądze, nie oczekując niczego. Jednocześnie tym ruchem zgarnęła całą pulę, jaką można było uzyskać. Na pierwszym miejscu zauważenie, później pochwałę, a na końcu przychylność Boga. bo oddając wszystko zgodziła się na życie, które nie jest na jej warunkach, ale które jest darem. I dopóki tego nie zrozumiemy, że nic na świecie nie jest nasze, dopóty będziemy ciągle niezadowoleni z tego, co posiadamy. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.